No, dzień dobry. Godzina 4:05. O takich godzinach się wstaje, żeby dotrzeć na czas na tuptającą trasę. Tym razem Wrocław. Wrocławiu, doceń. Udało mi się wybrać. Mimo, że zajął mi to trochę czasu, no ale jak widzicie, dalej jest ciemna, głucha noc. Jesteśmy w tym momencie pod siedzibą Konarscy Faktury i nie bez powodu mówię, jesteśmy, ponieważ jest tu ze mną... Kruczek. Po co w ogóle jedzie ze mną Kruczek? W zasadzie sam się ciągle zastanawiam. Z jednej strony na pewno dla towarzystwa, z drugiej strony, no nie oszukujmy się, jako mój szofer. A tak poza tym to po prostu bardzo, ale to bardzo ładnie poprosił. No i dojechaliśmy. Z tym, że nie do Wrocławia, tylko do Oleśnicy, ponieważ dzisiaj tak w zasadzie zaczynamy od Oleśnicy. Mocnie zapisanych rachunki, obowiązki, odpowiedzialności. Wszystko... Dobra, stop, muszę iść prowadzić zajęcia. Fajnie się siedzi, ale ten. Na razie. Polecimy. Zacząłem ten człowieczek. Znajdujemy się właśnie przed ratuszem w Oleśnicy, gdzie zostaje odgrywane Hey Now. Jeszcze nie wiem, jaka jest tym historia, ale się dowiem i do was wrócę. Pozdrawiam, Miłosz. Jest to niby wrocławska trasa pana Miłosza, ale fakty są takie, że w zasadzie 2 z 3 dni spędzamy w Oleśnicy. I jesteśmy w tym momencie na rynku. Jest tu ładnie. No i warto dodać, że w zasadzie jest to taki pierwszy wyjazd pana Miłosza. Pierwsza trasa parodniowa. I to od razu 3 dni, więc konkretnie. Jest fajnie. Byliśmy z Kruczkiem się rozgrzać herbatką po zajęciach, a teraz lecimy do Wrocławia, gdzie mamy hotel. Kwaterę. Nie, mamy... nie hotel? Miał być 5-gwiazdkowy hotel. Ale Mariot był zajęty. Moi drodzy, znajdujemy się właśnie w naszym apartamencie. Żeby było for the record, mamy osobne łóżka. To było wyzwanie znaleźć w centrum Wrocławia dwójkę z osobnymi łóżkami, ale daliśmy radę. Kruczek teraz kończy wystawiać faktury, załatwiać sprawy biurowe. No i cóż, idziemy na miasto, na dobre imprezy, na których jest ciasto. No i rozpoczynamy drugi dzień we Wrocławiu. Zapytacie, jak to drugi? No cóż, pierwszy dzień zaczął się bardzo wcześnie. O godzinie 4:00 wstaliśmy. Dosyć szybko położyliśmy się spać. Ale dzisiaj będzie dużo ciekawszy dzień. W tym momencie Miłosz prowadzi zajęcia, a ja przyjechałem na śniadanie do McDonalda. Możemy kupić jakieś frytki, kawę, żeby taki biedny, głodny nie chodził. Dobra, fajne zajęcia, ale kurde, zgłodniałem. Co ty gadasz? Zakręcą tylko jedne. Miłoszu, jak było w przedszkolach dzisiaj? No więc tak, dzisiaj mieliśmy 3 przedszkola, 2 grupy i 1 grupa. I każde przedszkole było inne. W pierwszym przedszkolu miałem zajęcia z 2 grupami i po prostu było od razu widać, że to są prawdziwi fani pana Miłosza. Znali praktycznie wszystkie zabawy i widać było, że dla tych dzieciaków też to jest przeżycie. Podobnie zresztą jak w przedszkolu następnym, w którym byłem, w przedszkolu bodajże 123. Dostałem znowu masę przepięknych, przecudnych rysunków od dzieciaków. Część abstrakcji na temat pana Miłosza. Znaczy tak się domyślam, bo jest tam jakiś człowiek z brodą, więc to chyba ja, ale narysowali mi taką gęstą, więc tu... I tam też byli fani pana Miłosza, tam nawet, powiem ci stary, złożyłem tam autograf złotym pisakiem na płycie, na tuptajsie, no. Więc było widać, że tamto w przedszkole też wiedziało, o co chodzi. Ostatnie przedszkole było dość ciekawe, ponieważ w zasadzie nie było to przedszkole, tylko szkoła. Z oddziałem przedszkolnym, czyli po prostu byłem w zerówce. No i można by myśleć, że kurczę, zerówka, a
maluchy to jednak co innego, ale no, w zerówce świetnie się sprawdziły zabawy ze starszaczka, z tutaj starszaczku. W każdym przedszkolu, w którym dzisiaj byłem, panie się pytały, czy prowadzę też jakieś warsztaty dla nauczycieli. No, myślę, że mogę to już oficjalnie ogłosić na kanale, ponieważ jest to oficjalnie ogłoszone na stronie. Razem z Bliżej Przedszkola właśnie ruszamy z warsztatami dla nauczycieli. Mamy na razie przygotowane dwa warsztaty. Jedne warsztaty to są z improwizacji muzycznej dla nauczycieli przedszkola, czyli jak wpleść umuzykalnianie dzieci, edukację muzyczną w trakcie swoich różnych, przeróżnych zajęć, a druga to są warsztaty typowo skierowane jak na razie pod kątem rad pedagogicznych, na których po prostu uczymy, ja uczę, jak prowadzić rytmikę, nie będąc rytmikiem, ponieważ przez aktualne zmiany w ustawodawstwie i tak dalej jest duży problem z prowadzeniem rytmiki w przedszkolu i wychodzimy naprzeciw tym potrzebom. Bo często się po prostu zdarza, że same nauczycielki w przedszkolu powinny teoretycznie taką rytmikę prowadzić, czasami często, gęsto nie wiedzą jak i w ogóle jak się do tego zabrać. I wtedy wkracza pan Miłosz. No i tak sobie właśnie zwiedzamy Wrocław. Wolne popołudnie, tego wzięliśmy hulajnogi z kruczem i lecimy na panoramę racowicką, bo tym byłem dzieckiem jeszcze po stałce, strasznie chciałem ją zobaczyć i wreszcie jest okazja. Chodź, krótko, przelamy, jedziemy. Jesteśmy właśnie pod budynkiem panoramy racowickiej. Orientujemy się, czy uda nam się wejść, bo to, no nie wiem jak to jest do końca zorganizowane, ale dla mnie to jest zupełnie niesamowite, żeby budować tak gigantyczny budynek tylko po to, żeby móc oglądać jeden obraz. Kruczku, jesteśmy po seansie, można powiedzieć, seansie tak. Panoramy racowickiej. Super jest to zrobione pod kątem całego doświadczenia. Tak. Właśnie tak powinno się to oglądać. I jest komentarz nagrany. Jest nagrany komentarz, który tłumaczy, skąd się wzięła historię najpierw, tak? A potem to, co widzisz. Bo no okej, okay, no każdy wie mniej więcej, co tam się stało, nie? Co jest namalowane, ale dokładnie nie wiesz, kto jest kto. Panorama Racławicka. Polecamy. Polecamy. Moi drodzy, nasze grono się powiększyło. Dołączyła do nas Ola. Ola, kim jesteś i skąd się tu wzięłaś? Jestem dawną znajomą Tomka i wzięłam cię tu przypadkiem. Ale dawno, że znacie się od dawna, czy dawno, że tak. Dawno się nie widzieliście? Od bardzo dawna, a w sumie widzieliśmy się. Ej, od jak długa się znacie? O Jezu. 25 lat. Rzadko spotykam kogoś, kto zna Kruczka dłużej ode mnie. Tu są neony. No i moi drodzy, tak właśnie spędzamy sobie wieczór. Byliśmy na czymś dobrym do jedzenia, byliśmy na czymś dobrym do picia. Tak właśnie zamkniemy dzisiejszy wieczór. Do zobaczenia jutro. Ostatni dzień we Wrocławiu zaczęliśmy dość wcześnie. Bo południka była o godzinie 6. Wszystko po to, żebyśmy zdążyli do Oleśnicy, która leży jednak trochę za Wrocławiem. A musimy tam dojechać na godzinę 8, znaczy o 8 zaczynam zajęcia. Oleśnica! No i moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o Oleśnicę. Dziękuję serdecznie, było przecudownie. Spotkałem się z panią Anitą Wójczyk, z panią Anitą się znaliśmy już łohohoho. Aczkolwiek internetowo, poprzez grupę bliżej przedszkolną na Facebooku. I po prostu u pani Anicy w przedszkolu było przecudownie. Dostałem od nich cudowne upominki. Po pierwsze laurki od dzieciaków, co już w ogóle mnie chyciło za serce. Po drugie jeszcze pamiątki z Oleśnicy, cudowną torbę z bawełnianą, moja żona będzie zachwycona. I w ogóle jeszcze herbatka, jeszcze ciasteczka i po prostu nie chciałem je z tego przedszkola wypuścić. Prawie się spóźniłem do następnego przedszkola, ale na szczęście zdążyłem. Tak więc dziękuję, dzisiejszy dzień spędziłem w Oleśnicy. Miałem szczerze troszkę planu jeszcze
pochodzić po leśnicy, pozwiedzać. Niestety pogoda pokrzyżowała te plany. I finalnie zapadła decyzja o powrocie do Krakowa. Myślę, że przyszła teraz pora na takie podsumowanie tego trzydniowej tuptającej trasy, na podsumowanie tego vloga. Miłoszu ze wczoraj z centrum Wrocławia, oddaję Ci głos. Była to pierwsza taka trzydniowa trasa pana Miłosza i po prostu ilość przyjaznego przyjęcia, z jakim się spotkałem, ilość uśmiechu i przede wszystkim to zaangażowanie dzieciaków. To, że te pytania powtarzające się na zasadzie: panie Miłoszu, ale jak pan wyszedł z tego radia? Naprawdę były takie pytania. Wrocław mi się zawsze mega dobrze kojarzy, bo swego czasu byłem tu na wyjeździe rocznicowym z Alicją, więc mam naprawdę z tym miastem same dobre wspomnienia. Wrocławiu Oleśnico, serdecznie dziękuję za zaproszenie, serdecznie dziękuję za ugoszczenie mnie, a wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego vloga, za towarzyszenie mi w trakcie tej cudownej trzydniowej przygody. Cześć!